Siemaneczko kochani, witam was w nowym odcinku z Ghost of Tsushima. I po poprzednim, gdzie rozwaliliśmy kolejnego przeciwnika Sakai, ze słomianych się kapeluszy, tak mamy teraz misję z panią Masako. Jesteśmy w wiosce, bardzo Jun blisko Shunie. Tamtego miejsca. Co to było? Pani Masako kogoś szuka. I dowiemy się, co się dzieje. Porozmawiam z nią. Dziękuję, panie Sakai. Również za uwolnienie tych ludzi od Mongołów. Możemy zacząć odbudowę. Mają szczęście, że tu jesteś. Bądź zdrów. Dobra. Porozmawiaj z Masako. Ona coś nerwowa się bardzo zrobiła. Czy farmerzy wiedzieli, kogo szukasz? Kogoś z listy. Złodzieja. Pomogę ci szukać. Sama muszę to zrobić. Farmerzy mówią, że odeszli ze zbrojnymi. Najemnicy. Zawodowi zabójcy. To może skomplikować sprawę. Mhm. Przyda mi się twoja pomoc, ale dyskretna. No tak. Oczywiście. Rolnicy mówili, że udali się w kierunku mostu za farmą. To tędy. No prowadź. Ciekaw jestem, czy zaprowadzi nas do tej wioski rybackiej. Wezmę sobie amunicję. Mam już full, dobra. Jedziemy, chodź. O kurczę, nie mam ani jednego hartoducha. Będę być tak, że kim po takiej... jest złodziejka? Okradła posiadłość klanu Adacich po ataku. Zabrała cenne pamiątki co i przedmioty osobiste. Co gorsza, Mai była wcześniej naszą służącą. 3 lata temu mąż przyłapał ją na kradzieży. Chciał kazać ją wychłostać. Stawiłam się za nią, ale musieliśmy ją zwolnić. Brzmisz, jakbyś za nią tęskniła. Była moją przyjaciółką. Jej zdrada ubodła mnie w dwójnasób. No dobra. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Tam jest. Z najemnikami. O. Podejdźmy. Tylko cicho. O, przejść nie mogę, bo koń zasłania. Chcę sprzedać wszystko. Czekam tylko na odpowiednią chwilę. Za późno. Sam sprzeda te pamiątki. Zaprowadź nas do nich. Zapłacę. Tylko je zostawcie. Nie masz pieniędzy. No. Mam ten grzebień. Złoty. Z perłową inkrustacją. To był prezent. Może być sporo warty. Nie. Skróci nas o głowy. Dosyć tego. Pokaż nam pamiątki. Nie musimy przesłuchiwać najemników. Tylko ją. Im więcej ich wyeliminujemy, tym łatwiej odzyskamy co twoje. Nie pozwól się dostrzec. Mogą ją skrzywdzić. Niezauważenie pokonaj roninów. No ciekawe jak. Ostrożnie. Jesteś na widoku. Ukryj się. Oj. A dobra, czyli wszystko będzie się działo w tej łące. Willy Wonka? Okej, niech będzie. Za blisko. To co, się rozdzielą? Wtedy mam to zrobić? Podoba mi się strasznie w tej grze. O, jest, jeden się oddzielił. Jest czymś zajęty. Zajmę się nim. Strasznie mi się podoba to, jak wiatr działa na tą roślinność. I ogólnie jak ta roślinność wygląda. No prześlicznie to jest zrobione. Była kiedyś dziewczyna, która pracowała w herbacie. Wiodła trudny i żmudny żywot. Pewnego dnia... Słabo słyszę. Dawał jej
Ty, ja myślałem, że to ona go zabije. No nie wierzę, że ja sam musiałem wszystko robić. A fajnie, że chociaż harducha sobie nabiłem całe prawie. Moja żona zna. Jak mi się zabliskał. Dziewczyna przybrała postać demona i poleciała do klasztoru, ale mnik ją dostrzegł i schował się w dzwon. Była jednak przebiegła. Zionęła więc ogniem na dzwon. Ej, co oni się tak rozpędzili? Halo? Pani Masako i jej pies Masako! Zabić ich! Chłopcy! Mnie widzieli? Nie mam żadnej. Aha, ominął mój legendarny cios, to świetnie. Jak ja nie lubię tych ruinów. Dlatego na nich najlepiej kulają. No i dobra. Jak porozmawiaj, jak tu jeszcze... Ty, no nie dobiła jednego i mam jeszcze rozmawiać? No halo. To wszystko na mojej głowie? Pozabierałem wszystko. Co do Maja? Dinie, muszę pomówić z Mai. A, Mai. Jestem do dyspozycji. Ukradłaś moje rodzinne pamiątki dla tych morderców. Dlaczego zdradziłaś? Nie ja. Ty mnie zdradziłaś. Jak mogłaś? Ocaliłam cię! Mój mąż chciał cię wychłostać. Wiedział. Mogłaś odejść ze mną. Byłam panią klanu Adacich, a ty złodziejką. Kocham cię. Co to jest? To powiedz, komu służysz. On zabił mi rodzinę. To teraz mnie rozwalił ten tekst, nie wiem. Nie dam mu cię tknąć. Zabiorę cię do rodzinnych skarbów. Wiemy, że pracujesz na samuraja. Nie znam jego miana. Nie pokazał mi się. Komunikował się ze mną jedynie w stanie. Wiedział o nas. Panie. Jak? Nie wiem. Powiedział, że wie, co to znaczy kochać panią. No, przepraszam, że człowiek rozumie mój ból. Gra do 5-6 rano. Jest taki niewyspany. Tylko z nią martwił się o pamiątki. Bał się, że zostaną zniszczone. Pragnie je sprzedać? Mają zaledwie wartość sentymentalną. Nie zarobi na nich fortuny. Więc może wcale nie chce ich sprzedać. Może też ma do nich sentyment. Z jego listów biła zaborczość. Pisał, jakby należały do niego. Pamiątki były własnością mojej rodziny. Tylko ja jeszcze żyję. Jak zobaczcie, co ciekawe, moja postać lubi dotykać kwiatów i... Twoje pamiątki są w krzewach. Rozkłada dłoń, żeby smyrać kwiaty. Chcę się pożegnać. Chciałaś sprzedać na górę? Żeby ochronić pana pamiątki. Dowiedziałam się, że pomoże. Flet rodziny.
Ale zostawiła ją. Dziękuję. Gdzie Mai? Odeszła. Dinie, musisz wiedzieć, ja... Nie musisz mi się tłumaczyć. Zależało mi na mężu. Ale na Mai też. Wciąż zależy. Chyba zawsze będzie. Ten, na kogo polujemy, coś do ciebie czuje. Poza moim mężem i Mai nie miałam romansów, ani wielbicieli. Mógł kłamać, starając się przekonać rekrutów. Nie wiem, kto mógłby zrobić coś takiego. Znajdziemy go. To tylko kwestia czasu. Nie załatwiłam jeszcze spraw w Toyotamie. Spotkamy się potem. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Okej, to mamy tutaj misyjki bardzo blisko i to mi się podoba, więc od razu tam polecimy. Ja bym poprosił tylko konika, żeby mi tutaj przyjechał. Nie wiem, gdzie on jest. Łaka. Tam wysoka góra jest. Oj, coś tam, jakaś kapliczka chyba jest na szczycie góry. Okej, gdzie mamy jechać? Jeszcze ptaszynka chce mi coś pokazać, to zanim pojadę w tamto miejsce, to z ptaszynką lecę tutaj. No i co mi chcesz pokazać? Co tutaj takiego jest? Coś tutaj jest. Aha, nie ma nic. No to świetnie, dzięki za taką pomoc. Dobra. No tutaj jakieś porozwalane wszystko. O! Porąkwie Sashimono. 25 z 80. My nawet połowy nie mamy, nie? A już jesteśmy za połową. Rzeka złotych koi. Okej, tu jeszcze jest jedna rzecz. A, gorące źródełko. Czyli mieliśmy bardzo blisko, jak w poprzednim odcinku mówiłem, że przydałoby się wyleczyć przed legendarną bitwą, jedną z wielu oczywiście. Tak, nie wiedziałem, że tak blisko mamy źródełko. Rozmyślaj o... O pani Masako? Bywaliśmy z matką nad jeziorem Omi, razem z panią Masako i jej dziećmi. Bawiliśmy się w wodzie, a matka i Masako wymieniały się anegdotami przy herbacie. Okej. Dobra, zwiększono maksymalny poziom zdrowia. Tak po troszeczkę i to zdrowie, no już tam zaczyna jakoś wyglądać, nie? Chodź tu, koniku, chodź do pancia. Dobra, i mamy tutaj misję. Nie, tu. Ruszamy, nowy! Robimy misyjkę i obok mamy pana Ishikawę, więc przydałoby się też do niego podjechać w tym materiale. Zaproponował kapliczkę. Tylko kto? O. Zabity i porzucony, żeby tak gardzić świętym posłańcem. Ale liska, powiecie co? Zdewastowane. To wymagało wysiłku. Zniszczone, bez wątpienia celowo. No tego nie wybaczę, nie? Mojego liska? O! Ktoś dał tu wyraz swojej nienawiści.
Chyba mnie zaprowadzi, co? Wiesz, kto to zrobił? Prowadź, prowadź. No, prowadź. Tchórz i młomot. W połowie. Pewnie ich sprawka. O, ty psie. Wynocha. Ale skórę bym wziął. Kurde, nie mogę. No prowadź, prowadź. No, gdzie? Czemu ta kamera musi tak skręcać? Ci akurat są najłatwiejsi, nie? Do zabijania. Dobra, Lisku, prowadź, gdzie ty jesteś? To jest, a tam jest. Znowu ten sam most, czy mi się wydaje? Wiecie co? Wiem już, co mnie tak irytuje. Bo atak jest ewidentnie zbyt szybki do tego światełka, tego powiadomienia, że atakuje. Patrzcie, a zaatakował? I nawet nie widziałem kiedy. A ta, jestem pewien, że ta burza nie jest taka lekka, żeby tak szybko atakować. To jest najbardziej irytujące w tej postaci. No. Dawaj, dawaj, Lisku. Także dlatego tak ciężko się z nimi walczy, bo te ataki są okrutnie szybkie. Twój obozik. Zabili tak wielu. Zniszczyli miejsce kultu. Kurde, widział mnie. Kurde. Wszyscy? Pies jeszcze. Co? Liska mi tu dopadli?
No nie wierzy. I kurde, liska kolejnego. Mają przerobane, nie? Wiem, ile tych lisów tu jest? Masakra. Co za gówno. To już ostatni. Nie skrzywdzą już ciebie ani innych boskich posłańców. Dobra, liski obrobione. Znajdą spokój. Mamy 4 punkciki. I z tego co widzę, to będzie chyba ostatni poziom naszego wojownika, to co napełniam. To jest mam szczęścia. Jeszcze pogłaszczymy liska. Nasz przyjaciel. Okej. Mamy bardzo blisko jakieś miejsce. Jesteśmy praktycznie przed tym miejscem, więc... Czemu by nie sprawdzić od razu? I od razu, jak to zrobimy, to polecimy obóz pana Shimury. O, jest co to za miejsce? Pana Shimury. Bo oni się teraz tutaj przenieśli. Przypomnę, że pan Shimura to jest ten, którego... z tego zamku wybroniliśmy. Jak tam wejść? Jakaś dziura w płocie czy coś? Tu? Jak ja mam tu wejść? Fortyfikacje. Troszeczkę nie widzę wejścia. Jak ja mam tu wejść? O, tu jest brama, dobra. Aha. Kajże, to jakieś nieporozumienie, no halo. Jak ja mam tu wejść? Może to jeszcze nie ten moment. Dobra, to jedziemy do pana Ishikawy. Dobry z ciebie koń, Nobu. To chyba na dole będzie, bo mamy tu akurat zejście. Oj. Czekajcie, bo trochę mnie zaskoczyła ta przepaść. Jest tu gdzieś zejście łagodniejsze? Może ja to po prostu sam tam zejdę? Oj, ja czuję, że to się źle skończy dla mnie. Trzeba być bardzo ostrożny. Dobra, jesteśmy. Siema wszystkim. Pani Ishikawa. Widziała ich obozowisko? Zgadza się, senseju. Sakai. No jestem. Senseju Ishikawa. Czy to wszystko jej sprawka? Tomoe nie próżnowała. Pewna kobieta, Ran, wie gdzie jest. Chodźmy. Ale zrąbałem butelką zęba. O. No idę. Skąd wie, gdzie jest obóz Tomoe? Znalazła go, wędrując po lesie. Masz szczęście, że żyje. Wszyscy poza nią zginęli. Nazywasz się Ran? Owszem. Tym, którzy cię skrzywdzili. Przewodziła jedna z nas? Tomoe. Nie zapomnę tej twarzy. Należała do tutejszej grupy złodziei. Niemożliwe. Tomoe pochodzi przecież z Umugi.
Jakoś się tu znalazła. Jej łuku bała się cała odsuna. Podobno potrafiła zestrzelić lecącego sokoła z zawiązanymi oczami. Tamten obóz. Gdzie on jest? W lesie. Na południowym zachodzie. Między rzeką a zachodnim brzegiem. Dobra, to idziemy, chodź. Niech ją wszystkie lekcje, powierzone sekrety, na nic. Stary głupiec, dlaczego mnie okłamała? Tomoe nic ci nie powiedziała. Z początku chciałem przyjąć Tomoe jak córkę, wyszkolić ją. Dla kogoś takiego to zupełna odmiana losu. Zabrałem jej to. To płatna zabójczyni. Bo jej sensei zawiódł. Wróciła do dawnego życia. Zmarnować szansę na lepsze życie to jedno, ale terroryzować swój lud. Wiem o tym, Sakai. Czyżby? Fajnie ta zbroja wygląda. I ta opaska ładnie pasuje do tych elementów złotych. Musimy znaleźć obóz. Jedziemy tam, no. Trzeba powstrzymać tą małę i znów zabijmy. Jestem, czy to będzie ten moment, w którym w końcu dojdzie do pojedynku z Tomoe, bo o, to się bardzo już przeciąga i raptem widzieliśmy ją już 2-3 razy i to były takie momenty, że kurde blisko była. Jest zdesperowana. Ma za sobą mongolskie imperium. Jeśli pomieszamy jej szyki, być może Han odbierze jej wsparcie. Moglibyśmy to wykorzystać, poróżnić ich. A gdyby się udało i Tomoe by od nich odeszła? Gdyby zechciała walczyć z Mongołami, mogłaby się przydać. Oczywiście. Dopóki nie przeszyłaby cię z nienacka strzałą. Tamta kobieta mówiła, że Tomoe dręczyła ludność. To musiało być lata temu. Tomoe byłaby dzieckiem. Tak, w młodości. Dawała sobie radę pośród bandytów. Nawet ktoś dwa razy starszy by nie podołał. A ty nic nie podejrzewałeś. Gdy rozpoczęła u mnie naukę, ukrywała w rękawie małe ostrze. Wykradała też jedzenie. No tak, to nie były oczywiste znaki. Były też inne. Tak bardzo chciałem, by mnie zastąpiła, że zignorowałem prawdę. Obóz jest niedaleko. Idealne miejsce na zasadzkę łuczników. Oczy otwarte. Okej, dobra. Zsiądźmy. Czyli dobrze wiedział o tym, że to moje to jest słaby egzemplarz, ale no kurde, tak bardzo... Bądź czujny, zauroczony jej talentem, uznał, że to kurde, ona musi być, nie? Tutaj. Zastępczynią. Znajomy widok. Co widzisz? Do ludzi strzelają? Ciała wykorzystywane jako cele. Sposób to Moe. Japońskie strzały. Oczywiście. Zniszcz ten obóz. Tylko wypatruj to Moe. Jestem gotowy, senseju. Uderz pierwszy. Zaczekam. Dobra, jakby to zrobić? Żeby po cichu to zrobić. Żeby wszystkich skupił w jednym miejscu. Mam jedną bombę, jeden dzwonek wieczny. No, podejdźcie, podejdźcie. Pindwen, Arcin! Ej, co? Ja nie mam wybuchowej? Ale dałem ciała. Nie wierzę, co ja zrobiłem. Słuchajcie, to w ogóle tak nie miało wyglądać. No ta kamera cholerna, nic nie widzę. Słuchajcie, to nie tak miało wyglądać. Miałem ich skupić wszystkich w jednym miejscu i rzucić bombę. Oczywiście wyszło inaczej. Bo gra lubi mnie zaskakiwać. I udowadać mi, że zapominam o przygotowaniu się do tego.
mongolskie artefakty. 19 z 50. No dawaj go. Niedawno tu była. Rozejrzyj się. Senseju, może to tłumowe. Sensej i duch. Zaczynam mieć was dość. Twoi ludzie nie żyją. To koniec. Okej. No to ładne. Dobra, nie ma co jej dawać szans. Ruszaj za Tomoe. Ja ich odciągnę. A gdzie ona pojechała? O, chyba będzie jakiś pojedynek z nią. I takie fabularne odcinki to ja szanuję, nie? Dużo się dzieje wtedy. Oczywiście przypomniałem, jak Uncharted grałem i musiałem nagle gonić lub uciekać z jakiegoś miejsca. Swoją drogą też super gierka, nie? Uncharted u mnie to też jest taka... Sąba ósemka, ale ósemka to jest bardzo dobry wynik, nie? Postaraj się bardziej, panie Sakai. Ta giereczka, no... Wszystko ma świetne, jest taką dziewiątką porządną. Ale Red Dead Redemption to jest jednak jedyna dyszka, jaka jest. Okay. Co ona robi? Jesteś pan Sakai. Nowy pupilek. A ty jesteś łuczniczką, która odrzuciła szansę na lepsze życie. Tak ci powiedział? Tomoe, na co czekasz? Chciałam cię ostrzec. Uważaj. Sensei chciał mnie zabić. Z tobą też spróbuję. Dzięki za troskę. A teraz to zakończmy. To już koniec. Nie mam nic. Nikogo. Odłóż łuk, Tomoe. O, skoczyła. Odjęło jej rozum? Zniknęła. Muszę powiedzieć senseiowi. O kurde. Co tu się dzieje? On tam pewnie walczy. Jeszcze jak zaraz się okaże, mam dziwne przeczucie, że zostawiłem go, żeby ją gonić, a on w tym momencie umiera. No takie mam dziwne przeczucie, nie? Kurde, gdzie on jest? Czy gdzie on sam, biedny łucznik kontra te mongolskie bydło? O, przeżył, uff. Sakai, co się stało? To szczęście. Tomoe mogła mnie zabić, ale żyje. Pozwoliłeś jej uciec. Zeskoczyła z klifu. Widziałem. Widziałeś tylko to, co chciała. Jest zdesperowana. Tak. Przez nas. Myśli, że mistrz mnie zdradzi. Wcale nie. Próbuje za wszelką cenę nas poróżnić. I to działa. Nie. Nie działa. Dobrze. Kiedy będziesz się zastanawiał, na co mnie jeszcze stać, najpierw spytaj siebie. To moje jeszcze nie skończyła. Myślę, że uda się na północ, żeby przypodobać się Mongołom. Znajdziemy ją. No na pewno nie ucieknie, no dorwiemy ją, nie? No ale dobra, odcinek właśnie w tym momencie dobiegł końca, także słuchajcie, jeżeli wam się podobało, proszę zostawcie tą łapkę w górę. Ja nie chcę się też o to prosić, ale to jest taki drobiazg, wy tylko klikacie. No, chyba, że wam się nie podobało, no to napiszcie mi, co było na przykład nie tak. Ale dzięki wam ten kanał naprawdę się rozwija. Bez was to w ogóle bym nic tutaj nie osiągał na tym YouTubie, więc bardzo dziękuję za wsparcie. I zachęcam do subskrybowania, jeżeli chcecie być na bieżąco. Oczywiście codziennie są streamy na YouTubie, czasami będą na Twitchu, więc też zapraszam, link w opisie. Ogólnie linki, wszystko macie w opisie, opisy. Co byście chcieli wiedzieć, to zerknijcie tam na dole pod filmem. I tyle. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.